Ja nazywam się Beata Piaskowy, serdecznie Państwa witam na dzisiejszej prezentacji. Na początek, jak zawsze, kilka słów organizacyjnych. Żeby sobie nawzajem nie przeszkadzać, Państwa mikrofony są wyłączone. Wszelkie pytania, wątpliwości, które się Państwu nasuną, proszę zapisać, zadać na czacie. Odpowiedzi udzielimy po zakończonej prezentacji. Webinar jest nagrywany, tak więc po prezentacji trzymają Państwo także maila z linkiem do nagrania. Będzie można wrócić do niego w każdej chwili. Dzisiaj chcieliśmy Państwu omówić systemy głosowe i korzyści, jakie niesie za sobą ich wdrożenie. Prezentację poprowadzi Łukasz Iwanczewski, który jest Product Managerem systemów głosowych w IBCS Poland. W tej chwili oddaję głos koledze. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Przechodzimy do prezentacji. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym właśnie przybliżyć Państwu zagadnienia związane z zastosowaniem systemów głosowych w logistyce, a szczególnie w procesach logistyki magazynowej uwzględniającej proces kompletacji. Będziemy mówić o wyzwaniach dla logistyki w współczesnym świecie, korzyściach wynikających z zastosowania systemów głosowych. Jak działa system głosowy? Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy system głosowy przynosi korzyści dla każdego magazynu, czy dla każdej firmy, bo nie do końca właśnie tak jest. Będziemy chcieli się zmierzyć ze zwrotem z inwestycji. Przedstawię Państwu pewne założenia, jak podchodzimy do tematu zwrotu z inwestycji, kiedy inwestycja jest opłacalna w system głosowy. A na koniec dosłownie jeden slajd związany z firmą BCS Polska, dlaczego akurat z nami warto rozmawiać na temat systemów głosowych. Proszę Państwa, w tej chwili ciągle jest olbrzymia presja na działanie systemów logistycznych, na w ogóle łańcuch logistyczny, na sprawność działania tego łańcucha. Presja związana z obniżeniem kosztów funkcjonowania magazynu, ale jednocześnie klienci naciskają na zwiększenie wydajności, elastyczności, dopasowania się do ich potrzeb. Mamy również presję związaną z ograniczeniem ilości błędów, z tendencją do automatyzacji pracy, bo to spowoduje, że ta ilość błędów będzie minimalna. Polepszenie ergonomii pracy. Ludzie też chcą przychodzić do pracy i korzystać z narzędzi, które pomagają im lepiej wykonywać tą pracę. Jeżeli chodzi o inwestycje i wdrożenia w systemy IT, bardzo ważny jest szybki czas wdrożenia, przyzwyczajenia się pracownika do nowego narzędzia. Ważnym elementem, ważnym wyzwaniem w biznesie, w logistyce jest śledzenie przepływu zapasów na magazynie. Jest to kluczowe zagadnienie. Ale także właśnie ważne jest elastyczne i skalowalne rozwiązanie, które jest dopasowane do potrzeb klienta i to rozwiązanie powinno zawierać najlepsze praktyki. Nie na wszystkie, ale na część tych wyzwań odpowiada system głosowy. I tak, jeśli chodzi o zwiększenie wydajności, możemy to nazwać zwiększeniem produktywności, system głosowy optymalizuje procesy logistyczne, zwłaszcza procesy kompletacji w obszarze manualnym, czyli mamy ograniczamy tutaj weryfikację danych na wyświetlaczu, bo
bo tego wyświetlacza nie ma. Nie ma zajętości tutaj naszej uwagi. Mamy też wolne ręce, termin słuchawki na głowie, mamy terminal przypięty do paska, możemy swobodnie zająć się pracą związaną czy z kompletacją, czy uzupełnieniem towaru w miejscach pickingowych. To może spowodować wzrost wydajności od 10 do 35% według badań producentów systemów głosowych, ale też wynikających z naszego doświadczenia z wdrożeń, ale i też przeprowadzonych tak zwanych proof of concept, o których będę mówił w kolejnych slajdach. Kolejnym elementem jest zwiększenie jakości pracy, czyli dokładności pracy na magazynie. Z czego to wynika? Wynika oczywiście ze skupienia uwagi, nie rozpraszamy się do pracy z terminalem. Główne pomyłki, jakie występują, to pomyłki ilościowe według badań statystycznych. Czyli nie mylimy się, w większości przypadków nie mylimy się wysyłając zły towar, ale złe ilości. I to może system głosowy, przez to, że jesteśmy skupieni, przez to, że pracujemy w danej lokalizacji, że mamy kontakt wzrokowy zarówno z paletą czy miejscem na wózku, gdzie tworzymy paletę, jak i z miejscem pickingowym, te pomyłki są w znacznej mierze ograniczone. I sam proces jest uporządkowany. Wzrost dokładności tutaj według danych statystycznych to są rzędu błędy rzędu 1 na 1000. Mamy też wzrost wydajności pracowników. Jeśli chodzi o wdrożenie w nowe narzędzia, w nowe stanowisko pracy, system głosowy pozwala zaprogramować dialog, zaprogramować proces i głos system prowadzi nawet świeżego pracownika do odpowiedniej alejki, do odpowiedniej lokalizacji i cały czas podpowiada w całym procesie, jakie czynności powinien wykonać. Jest to znacznie łatwiejsze i sam proces wdrożenia pracownika jest znacznie krótszy. Dochodzi nawet do 50% szybszego wdrożenia pracowników w porównaniu do pracy na tradycyjnym terminalu z wyświetlaczem, skanerem i klawiaturą. Kolejnym elementem jest bezpieczeństwo. System głosowy poprawia ten element. Za chwilę pokażę Państwu taki krótki filmik, który zrobiliśmy u jednego z naszych klientów, gdzie sprawdzaliśmy uzasadnienie wdrożenia systemu głosowego. Proszę zwrócić uwagę, jest to praca tutaj na terminalach wózkowych. Operator porusza się na wózku, patrzy na ekran i oczywiście operację wykonuje w czasie jazdy. I proszę zwrócić uwagę, czym to mogło się skończyć. Mamy pracę na terminalu, wprowadzanie danych, ekran dotykowy. Pojazd rusza powoli. No, ale wykorzystujemy czas transportu również. Proszę zauważyć, tutaj nadjeżdża z lewej strony. Gdyby nie sygnały dźwiękowe i rozprotność tego pracownika, który kątem oka zauważył sytuację, mogło dojść do niebezpiecznej sytuacji w magazynie. System głosowy w związku z tym, że nie angażuje wzroku, poprawia to bezpieczeństwo. Nie mamy ani zakłóceń manualnych, nie wykonujemy nic ręcznie na terminalu, nie wprowadzamy danych. Dane są wprowadzane poprzez komendy głosowe. Proszę Państwa, co myślą inni o wdrożonych już systemach głosowych? Według badań Supply Chain Insight 81% pracowników używających system głosowy jest zadowolonych z takiej zmiany, z wdrożenia tego systemu. Natomiast
pracownicy, 34% pracowników, którzy nie używają systemu głosowego, używają inne systemy, na przykład system z tradycyjnym terminalem laserowym, czy też system papierowy, gdzie oznacza się na dokumencie wydanie z magazynu, czy pobranie z lokalizacji, czy też nawet pick to light. Według tych użytkowników zadowolenie jest na poziomie 34%. Proszę Państwa, chciałem teraz poruszyć temat związany właśnie z analizą zwrotu z inwestycji. W jaki sposób podchodzimy do tematu sprawdzenia parametrów, które bierzemy do kalkulacji zwrotu z inwestycji. Na początku robimy oczywiście analizę magazynu, przepływu towarów, procesów. Jest to, polega to na spotkaniu, nie wiem, 2-3-godzinnym u Państwa na magazynie. Śledzimy proces od przyjęcia poprzez rozlokowanie towaru, uzupełnienia, sam proces pickingu i wysyłki i oceniamy właśnie zdolność, przydatność do zastosowania systemu głosowego. Później Państwo korzystacie z pewnej technologii pickingowej, technologii, w której wykorzystujecie podczas procesu kompletacji i stosujemy tak zwany proof of concept, czyli stosujemy test wykorzystujący Państwa dokument WZ i tradycyjną technologię pickingową i porównujemy ją do technologii głosowej. Na tym samym dokumencie, czyli pobierany jest ten sam towar i może nawet być pobierany przez tego samego pracownika. I porównujemy czas. O właśnie, co bierzemy pod uwagę? Porównujemy czas realizacji zlecenia, czas pracy w lokalizacji i czas transportu. Przy porównaniu czasu realizacji i kompletacji za pomocą systemu głosowego wymagane jest krótkie szkolenie pracownika, półgodzinne, zarejestrowanie jego profilu, czyli komend wypowiadanych przez niego na terminalu. Tych komend to jest proces zajmujący około 10 minut, to jest takie obeznanie się z pracą systemu głosowego. Ten proces wdrożenia pracownika oczywiście nie jest pełny, ale to już powinno wystarczyć, żebyśmy mogli porównać pracę z kompletacją z terminalem i w porównaniu do terminala głosowego. Różnica, czyli szybkość, produktywność pokazujemy w procentach. W większości przypadków testów, które wykonujemy, człowiek, który świeżo jest zapoznany z technologią głosową, wykonuje operację kompletacji szybciej. Szybciej, tutaj jest przypadek 29%, to jest u jednego z potencjalnych klientów, który wykonaliśmy. Co ważne, czas pracy w lokalizacji jest jeszcze lepszy, bo oczywiście my nie mamy zbędnych ruchów związanych czy z terminalem, czy z poglądaniem na wyświetlacz, czy odkładaniem go i później szukaniem go w tym miejscu, w którym odłożyliśmy. Ale proszę też zwrócić uwagę, że czas transportu jest krótszy. To oznacza, że człowiek, operator, magazynier, w momencie, kiedy on słyszy wypowiadane komendy, on już jest w trakcie ruchu, on już może iść do tej lokalizacji i szukać od alejki poprzez odpowiednią strefę, miejsce w strefie pickingowej. I tutaj też po prostu nadrabiamy. I stąd to jest jeden z ważniejszych parametrów, który bierzemy do kalkulacji zwrotu z inwestycji. Inne rzeczy to oczywiście bierzemy ilość pobrań na danej zmianie czy w danym dniu, jaka jest całkowita ilość pracowników, jaka jest ilość pracowników na zmianę, bo to też jest ważne,
ile zmian następuje w procesie magazynowym i jak rozłożyć ciężar związany z wykorzystywaniem sprzętu, który może być współudzielony. Szacowany wzrost produktywności, to już wcześniej mówiłem o tym, procentowy wzrost wynikający z testu, który przeprowadzimy. Ilość błędów na 1000, są pewne wskazania producentów. Państwo też robicie swoje badania wynikające z ilości błędów. Związane to jest z jakością pracy magazynu. I określamy sobie koszt pojedynczego błędu. Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie obliczyć wzrost z inwestycji, jeżeli on jest kształtowany od około 9 miesięcy do 2 lat, jest to stosunkowo sensowny wzrost inwestycji. Powyżej tego okresu inwestowanie tu w system głosowy niekoniecznie może być, niekoniecznie poprawi pracę na magazynie w krótkim czasie. Oczywiście są też brane inne wskaźniki przy obliczaniu zwrotu z inwestycji. Możemy mierzyć też na przykład dokładność procesu kompletacji, możemy mierzyć średni czas obsługi dostaw. Pozycje zaznaczone na czerwono to są pozycje, w których system głosowy ma większy lub mniejszy wpływ. Wcześniej mówiłem o zagadnieniu związanym z zastosowaniem systemu głosowego w każdym magazynie. I teraz, czy rzeczywiście w każdym magazynie system głosowy, czy wdrożenie systemu głosowego zakończy się sukcesem? Przede wszystkim w magazynie powinny być wydzielone i oznakowane lokalizacje kompletacyjne. Jeżeli tego nie ma, takie rzeczy powinny być, zresztą wydzielone i oznakowane lokalizacje kompletacyjne są również pomocne w innych technologiach, czy w innych narzędziach, czy wykorzystanie innych narzędzi. Innym ważnym elementem jest procedura, w której znajduje się proces, w którym znajduje się jeden asortyment w jednej lokalizacji. W związku z tym, że system głosowy w większości przypadków, jeżeli on ma rzeczywiście przynieść duży wzrost produktywności, wydajności, opiera się o lokalizację. I zakładając, że potwierdzając, że jesteśmy w danej lokalizacji, pobieramy dane z danej lokalizacji, system głosowy wie już, jaki to jest asortyment. Więc idealnym rozwiązaniem jest rozwiązanie takie, w którym z jednej lokalizacji pickingowej znajduje się jeden asortyment. I oczywiście ważna jest też jednolita struktura opakowania, to znaczy jeżeli w opakowaniu system może przeliczać, wydawać zarówno sztuki, jak i opakowania zbiorcze, jak i inne formy logistyczne. Natomiast ważnym elementem jest to, że jeżeli jest dane opakowanie zawiera przy tej numeryzacji taką ilość jednostek, nie może się to zmieniać. Innymi ważnymi czynnikami sukcesu jest ciągłość realizacji. System głosowy poprawi kompletację, natomiast ważnym czynnikiem z punktu widzenia biznesu całej firmy i pracy magazynu jest zapewnienie jakości we wszystkich procesach, jakie zachodzą na magazynie. Więc musimy mieć zachowaną ciągłość realizacji. Jest to też związane z tym, że proces uzupełniania musi być wcześniej wykonany, żeby były odpowiednie stany magazynowe pozwalające w płynny sposób realizację wydań odpowiedniego zamówienia. Innymi procesami, czynnikami, które mają wpływ na poprawne wdrożenie
systemu głosowego, to jest kwestia związana z minimalizacją operacji dodatkowych, czyli jak najmniej wyjątków przy procesie kompletacji, ale i również, żeby procesy poprzedzające miały też wysoką jakość i nie zawierały błędów, tak żeby na przykład przy procesie odkładczym, żeby trzymać się zasady, że w jednej lokalizacji jest jeden asortyment, żeby tutaj też nie nastąpiły błędy. Oczywiście ważnym elementem odniesienia sukcesu przy wdrożeniach systemów głosowych jest właściwe rozwiązanie, sprawdzony doradca, firma wdrażająca, która ma doświadczenie, która pracuje z systemami od lat, systemami głosowymi, która umie przeprowadzić właściwą analizę ryzyka przed tym wdrożeniem, na co właśnie trzeba zwrócić uwagę przy wdrażaniu systemu głosowego. O tym jeszcze będziemy mówić. Jak działa system głosowy? System głosowy to nic innego jak zmiana dyspozycji komendy głosowej na plik. No, to jest po prostu forma zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Komendy głosowe są zamieniane na plik tekstowy, który jest realizowany w aplikacji i z powrotem jest wysyłana informacja. Plik tekstowy jest zamieniany na głos i zapisywany w systemie WMS, w systemie nadrzędnym. Systemu WMS wysyłane jest zadanie, zlecenie, poprzez sieć radiową odbiera to terminal. Operator słyszy komendę głosową, udaje się do lokalizacji, do strefy i musi potwierdzić, że znajduje się w tej lokalizacji. Następnie po takim potwierdzeniu system wydaje kolejną komendę. Trzeba odczytać cyfrę kontrolną. Bardzo ważne, tutaj na czerwonym polu widzimy 24 i cyfrę 72. To musi być potwierdzone, żeby system wiedział dokładnie, w jakiej lokalizacji się znajdujemy. Następuje komenda związana z pobraniem określonej ilości, potwierdzamy i przechodzimy do następnej lokalizacji. Tutaj omówiłem proces kompletacji, ale oczywiście system głosowy znajduje zastosowanie również w innych obszarach, w obszarach uzupełnień, czy składowania, czy w innych procesach jak inwentaryzacje. Przy czym trzeba zaznaczyć, że największą wydajność, największą produktywność osiąga się właśnie w procesie kompletacji. Inne zastosowania systemu głosowego to na przykład inspekcje okresowe. Inspekcje, możemy sobie wyobrazić sytuację, że na przykład w zakładach sprawdzających stan, kontrolę badań technicznych samochodu. Pewien proces musi być odhaczony czy sprawdzony, wszystkie punkty muszą być sprawdzone w odpowiedniej kolejności. System głosowy po prostu umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli. Inne przypadki to jest organizacja zamówień, zleceń na produkcję, które muszą być wykonywane w odpowiedniej sekwencji czasowej. System głosowy w odpowiedniej sekwencji wymusza dostawę odpowiedniego elementu na produkcję w ten sposób, żeby finalnie produkt był odpowiednio złożony. Jakie są elementy systemu głosowego? Ważnym elementem systemu głosowego jest istnienie, funkcjonowanie systemu WMS. System WMS zawiera
odpowiednią logikę działania magazynu na wielu płaszczyznach, na wielu obszarach. Jednym z tych obszarów jest proces kompletacji, który jest obsługiwany przez system głosowy. Mamy, kolejnym elementem jest middleware, czyli jest aplikacja głosowa, która zarządza właśnie zleceniami, zarządza, pobiera te zlecenia od systemu głosowego, od systemu WMS, systemu zarządzania magazynem, odpowiednio je przetwarza, przekazuje operatorom, nadzoruje pracę, wykonywanie tych zleceń, tych kompletacji i wysyła z powrotem wynik kompletacji do systemu WMS. Taką aplikacją może być nasza autorska aplikacja IBCS Voice, czy też gotowe aplikacje, jakie można dostać na rynku, na przykład VoiceLink firmy Vocollect Honeywell, czy TechSpeech Pro firmy Zebra, które współpracują w większości z systemu WMS. Kolejnym elementem systemu głosowego jest zadanie, jest aplikacja, która pracuje na terminalu. Aplikacja ta zawiera dialog, czyli zawiera profil użytkownika, zawiera proces, który operator przechodzi, prowadząc kompletację. Są tam też zawarte, oprócz standardowych komend, są też zawarte tam wyjątki, to znaczy, co trzeba zrobić, jeżeli na przykład przychodzimy do lokalizacji, pobieramy 5 sztuk, a w lokalizacji jest tylko 4. Czyli to są takie elementy, które tworzą zadanie. I oczywiście ważnym elementem tego systemu głosowego jest sprzęt, słuchawki i terminal głosowy. Całość nadzoruje z punktu widzenia administracji i z punktu widzenia zarządzania IT konsola, za pomocą której możemy sprawdzić stan baterii i funkcjonowanie urządzeń pracujących w systemie głosowym. Middleware, wspominałem wcześniej, jedna z ważniejszych, a jak nie serce systemu głosowego, która właśnie kontroluje przebieg realizacji kompletacji, odpowiedzialna jest za raportowanie pracy magazynierów, operatorów pracujących na magazynie, może też zawierać dodatkową logikę, taką logikę, która uzupełnia pracę systemu WMS. Na przykład, jeżeli system WMS nie nadzoruje, czy nie sugeruje, nie optymalizuje ścieżki zbiórki, rozwiązanie głosowe może taką optymalizację wypełnić, czy choćby nawet wydruk etykiety dokumentów, etykiety na końcu po zakończeniu procesu kompletacji, którą przyklejamy na przykład na paletę, może zawiadamiać, może realizować również system głosowy. Wspomniałem właśnie o tych systemach middleware, systemach głosowych, czyli o programowaniach pośredniczących pomiędzy WMS a pracownikiem, systemem WMS a pracownikiem na magazynie. Nasze autorskie rozwiązanie IBCS Voice, które może być dedykowane do potrzeb użytkownika, klienta. Możemy zawrzeć tam więcej informacji, czy więcej zdarzeń, więcej optymalizacji magazynu, jeśli jest taka konieczność, ale są też inne w naszej ofercie, inne systemy typu middleware. Różnica jest taka, że to są systemy out of the box, czyli instalujemy je z taką funkcjonalnością, jaką mają. Ta funkcjonalność jest już na początku określona i nie możemy tutaj, tak jak w przypadku naszego autorskiego rozwiązania, wprowadzać inne funkcjonalności. Za to zaletem takiego rozwiązania jest szybsza implementacja. Konsola zarządza użytkownikami, monitoruje urządzenia, sprawdza stan baterii,
raportuje nam o pracy użytkownika. Możemy też sprawdzić, na ile bieżące mamy licencje do korzystania z systemów głosowego. To jest pokrycie sfery administracyjnej. Parę słów na temat sprzętu dostępnego w systemach głosowych. Mogą być to terminale, które komunikują się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth ze słuchawką i za pomocą Wi-Fi z systemem WMS. Mogą być też to rozwiązania, które komunikują się za pomocą kabla ze słuchawkami. To są terminale Vocollect A700, 710, wersja zupełnie bezprzewodowa, 720 z komunikacją kablową, no i 730, która zawiera wbudowany skaner Imager, ale o samym skanerze i o słuchawkach jeszcze za chwilę powiem. Istnieje też możliwość wdrożenia systemu głosowego w oparciu o sprzęt, który już istnieje u Państwa w firmie, tak, terminale z wyświetlaczem. Kwestia jest związana tylko z weryfikacją, czy ten terminal możemy wykorzystać pod względem zastosowania systemów głosowych. Mamy różne zestawy słuchawkowe, to są słuchawki bezprzewodowe i przewodowe do montażu na kaskach, wersje przemysłowe ze specjalnym zastosowaniem do hałaśliwego otoczenia. To tych modeli jest sporo. Proszę zobaczyć, za chwilkę pokażę Państwu krótki film, w jaki sposób terminale firmy Honeywell Vocollect można przygotować w łatwy sposób do pracy poprzez bezprzewodową wymianę ustawień takiego terminalu. Widzicie Państwo ustawienie terminali w tryb odbierania ustawień parametrów technicznych. Wzorcowy terminal dokładamy do poszczególnych terminali wymagających konfiguracji. Jest to bardzo, bardzo szybki proces. W jaki sposób możemy podłączyć słuchawkę bezprzewodową z terminalem, też na zasadzie parowania Bluetooth. I w ten sposób też możemy rozpocząć pracę z terminalem głosowym, zaczynając swoją zmianę. System identyfikuje na podstawie indywidualnego numeru słuchawki osobę, która pracuje na tym terminalu i praca jest rejestrowana dla tej właśnie indywidualnej osoby. System też informuje o stanie baterii i trzeba też zaznaczyć, że terminale nie mają wyświetlacza, który tak najbardziej pobiera prąd. Więc ta praca na zmianie jest zupełnie wystarczająca. Terminal ze skanerem może pracować do 14 godzin, bez tego skanera nawet do 24 godzin. Więc mamy tutaj spory zapas. Rapid Start to jest funkcja terminala, która umożliwia szybkie szkolenie nowego pracownika. Tworzymy jego profil, tworzymy
system komend, który jest specyficzny dla danego pracownika. Może być to pracownik, który nie tylko mówi piękną polszczyzną, może mówić gwarą lub też zupełnie w innym języku. Często się tak zdarza, że mamy pracowników posługujących się innymi językami niż język polski na magazynie, zwłaszcza w obszarze sezonowości. Takie ustawienia również możemy zrobić za pomocą systemu głosowego i system nauczy się wszystkich komend wymawianych przez indywidualnego pracownika. W przypadku nastąpienia jakiegoś problemu podczas pracy, na przykład zauważymy, że coś jest nie w porządku z pracą systemu głosowego, takie raporty może sam magazynier wysyłać do administratora systemu. System komunikacji też może być wykorzystywany do zgłaszania innych problemów, problemów na magazynie, na przykład, że towar jest uszkodzony. Kolejny krótki filmik, który prezentuje działanie terminala głosowego Talkman VoCollect, który ma wbudowany skaner, skaner imager do kodów dwuwymiarowych, jak i do kodów tradycyjnych, liniowych. Proszę zobaczyć. Skaner jest przypięty na pasku. Wykonujemy komendę skanuj. Skaner jest, to jest imager oczywiście, jest uruchamiany i następuje zeskanowanie potwierdzone poprawnym odczytem. Możemy też oczywiście skaner uruchamiać za pomocą przycisku. I po prostu wziąć go do ręki, manualnie prowadzić taki proces skanowania. Oczywiście skanowanie w ten sposób może mieć zastosowanie tylko w obszarach, gdzie nie ma intensywnego skanowania. To nie jest zbyt ergonomiczne. Proszę Państwa, ważnym elementem sprzętowym są słuchawki, które są narażone na uszkodzenia, pracę właśnie w trudnych warunkach, ale co najważniejsze, muszą być tak skonstruowane, żeby umożliwiały filtrację komend od hałasu, który znajduje się na zewnątrz, a ten hałas czasami jest dość mocny. Baterie zastosowane właśnie w słuchawkach serii SRX2 wypełniają, czy można na nich pracować nawet przez dwie zmiany lub jedną w mroźni. Oczywiście niska temperatura obniża sprawność baterii, ale to jest i tak, myślę, wystarczające. Co jest ważne, słuchawki składają się z dwóch takich elementów. Element elektroniczny, który może być współdzielony przez użytkowników, no i tak zwany pałąk z pianką, który jest indywidualny dla pracownika. Tutaj chciałbym Państwu zaprezentować film, który pokazuje różnicę pracy pomiędzy zwykłymi słuchawkami, a słuchawkami, które są wykorzystane czy zawierają technologię SoundSense. I tutaj proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza właśnie ta część po prawej stronie, ile informacji jest filtrowanych, które docierają do systemu głosowego. 0, 1, 2.
po lewej stronie tych informacji jest znacznie więcej. One są tylko po prostu powodują zamieszanie niepotrzebnie. 922. Ready. Seven zero zero. One. Słuchawki po prawej stronie zawierają aż 3 mikrofony, które rejestrują zewnętrzny hałas. Część z nich rejestruje zewnętrzny hałas, a część tylko głos użytkownika. Następuje właśnie filtrowanie, selekcja informacji i przekazywanie do systemu takich komend, których system się spodziewa. I to powoduje, że jakość pracy z takimi słuchawkami jest, jakość, komfort pracy jest znacznie większy. Proszę Państwa, krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o kwestię związaną z systemem głosowym i korzyściami, zastosowaniem też tych systemów w logistyce. Mamy zwiększenie produktywności od 10 do 35%. Możemy mówić o redukcji błędów o 50% nawet. I zwrot z inwestycji w obszarze od 9 do 13 miesięcy w większości przypadkach tak następuje i wtedy ma to uzasadnienie, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na technologię. Sprzęt gwarantowany jest MTBF 5 lat, czyli czas pracy bez awarii takich urządzeń, a średni czas użytkowania tego sprzętu wynosi 7 lat. Proszę Państwa, dlaczego akurat IBC jest Poland? Warto z nami rozmawiać na temat wdrożenia systemu głosowego. Jesteśmy firmą, która w logistyce pracuję już od ponad 16 lat. Mamy wiele udanych wdrożeń w obszarze logistyki magazynowania, ale i w innych obszarach łańcucha dostaw. Firma nasza to ponad 50 pracowników. Pracujemy na południu Polski, w pięknej miejscowości Nowy Sącz. Mamy oddział w Warszawie, ale i współpracujemy też z wieloma partnerami i pokrywamy swoją działalność na terenie całej Polski. Oferujemy rozwiązanie w zakresie zarządzania magazynem, czyli rozumiemy, jak przebiegają procesy na magazynie. Oferujemy rozwiązanie w zakresie track and trace, traceability, czyli śledzenia towarów. Dostarczamy rozwiązania sieciowe, sieci bezprzewodowej, Zebry, w tej chwili Extreme Networks, bo część związana z siecią bezprzewodową została przyjęta przez firmę Extreme Networks, część zebrowa. Oferujemy zarówno projekt sieci bezprzewodowych, jak i zabezpieczenia, innowacje związane właśnie z obsługą magazynu. Przy rozważaniach dotyczących systemu głosowego warto zwrócić uwagę na sprawy związane z jakością pracy tych urządzeń, skutecznością, a zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię adaptacyjnego rozpoznawania mowy. Mówiliśmy właśnie o tych dialektach, mówiliśmy o tych szumach, zniekształceniach. To też jest ważnym elementem, żeby wdrożenie systemu głosowego zakończyło się sukcesem. Proszę Państwa, jeśli to takie podsumowanie, jeśli wszystko zdanie Michaela Portera, amerykańskiego ekonomisty z Harvardu, jeśli wszystko, co próbujesz zrobić, to w zasadzie to samo, co robią Twoi konkurenci, mało prawdopodobne, że odniesiesz sukces. Bo warto zrobić coś innego. Tym innowacyjnym odróżnikiem mogą być systemy głosowe. Wystarczy poświęcić 2-3 godziny czasu, zrobimy analizę u Państwa na magazynie bezkosztowo dla Państwa i możemy
pewien taki test, proof of concept, przeprowadzić porównania Państwa technologii, którą wykorzystujecie w tej chwili do procesu kompletacji zastosowaniem systemu głosowego. Porównamy sobie wykonanie tej samej buzetki, określimy na ile system głosowy poprawi u Państwa, zoptymalizuje pracę magazynu. Jeśli nam się to uda, można dalej rozmawiać o wdrożeniu systemu głosowego. Dlatego zachęcam do kontaktu z nami i umówienie właśnie takiego proof of concept, takiej analizy. Chętnie podejmiemy się tego zadania. Proszę Państwa, na koniec, zanim przejdziemy do kwestii pytań, jeszcze mamy czas, krótki, niewiele ponad minutę, film związany z wdrożeniem systemu głosowego w firmie Alma Alpinex. To jest dystrybutor w branży spożywczej. Zastosowaliśmy tam system Vocollect, terminale Talkman serii 700, ale też no, nasze rozwiązanie middleware IBCS Voice, czyli aplikacja autorska, która realizuje proces pickingowy, proces kompletacji. Ten aplikacja rozwija się, w tej chwili już rozmawiamy o kolejnej, rozszerzeniu o inne procesy magazynowe, na przykład uzupełnienie, czy też kolekcjonowanie wagi towarów typu ser. Także tutaj takie rzeczy też robimy. Momencik, to jest... Alma Alpinex powstała z dwóch spółek. Jesteśmy hurtownią spożywczą, a w zasadzie w tej chwili przeszliśmy do etapu już pracy jako centrum dystrybucyjno-logistyczne, gdzie w swoim portfolio mamy około 350 producentów, 5000 produktów spożywczych, także działamy na rynku FMCG produktów spożywczych. System dla nas realizuje 5 podstawowych korzyści. Chcieliśmy osiągnąć 99,9 dokładności kompletacji. Dzięki temu systemowi głosowemu udało nam się uzyskać ten efekt. Drugim elementem to było zbadanie produktywności. W naszym przypadku wzrosła do 25%. Trzecim takim istotnym elementem to jest proces szkoleń. Dzięki systemowi kolektowemu bardzo skrócił się cały czas wdrażania nowego pracownika. Do tej pory wykształcenie czy nauczenie tego pracownika odpowiedniej pracy w naszym systemie trwało między 2 a 3 miesiące. Ten proces skróciliśmy o 95%. Bezpieczeństwo terminali. Do tej pory nie mieliśmy ani jednej sytuacji, żeby cokolwiek ze sprzętu nam się zniszczyło. To jest czwarty element i piąty, dużo większe bezpieczeństwo naszych pracowników. Serdecznie dziękuję za uwagę. I czy mamy pytania? Chętnie odpowiem. Tak, mamy kilka pytań. Pierwsze z nich. Czy system głosowy można sparować z systemem SAP? Od razu połączę z drugim pytaniem. Jak wygląda integracja systemów głosowych z obecnym systemem WMS? Tak, system głosowy musi współpracować dobrze. Jest bardzo ważnym elementem wdrożenia i pracy później systemu głosowego. Jest interfejs z systemem WMS. System VoiceLink, tutaj prezentowany podczas naszej prezentacji, ma przygotowany interfejs do systemu SAP od razu przez producenta. Kwestia, wiadomo, system SAP innemu systemowi SAP nie jest równy, więc wymagane są odpowiednie modyfikacje. Ale sama idea, sam interfejs jest stworzony i działa to dobrze, współpracuje system głosowy z systemem SAP. W przypadku tworzenia z innymi systemami WMS interfejsu bardzo ważne jest określenie zakresu, częstotliwości. Robimy takie doświadczenia z wieloma systemami, już podłączyliśmy się na przykład systemem IFS,
wieloma systemami, które do tej pory udało nam się zinterfejsować. Zresztą my wdrażamy wiele innych systemów logistycznych, nie tylko systemy głosowe, więc cała lista systemów, zarówno ERP, jak i WMS, jest dostępna, z którymi udało nam się podłączyć. Czy integrowaliście Państwo gdziekolwiek swój system z WMS Astro? Nie, z WMS Astro nie integrowaliśmy się, chociaż nie sądzę, żeby to był jakiś większy problem. Bardzo ważnym etapem przy wdrożeniu systemów jest analiza. Analiza przedwdrożeniowa, w której definiujemy dokładnie, w jaki sposób, jakie informacje mają być wymieniane. To uzgadnianie odpowiednich tabel, formatu danych, jak często te informacje mają być wymieniane. I po takich uzgodnieniach robimy odpowiedni okres testowy, gdzie sprawdzamy, jakie informacje są wydawane, wymieniane, poprawność, zresztą gwarantujemy też odpowiednią umowę serwisową, gwarantujemy też odpowiednie czasy reakcji, tak żeby zapewnić tutaj współpracę. Trzeba też zaznaczyć, że wymagana jest tutaj współpraca. Interfejs składa się z dwóch takich elementów, część związana właśnie od strony systemu głosowego i od strony systemu WMS. I wymagana jest tutaj, jeżeli nie aktywna współpraca dostawcy WMS, to przynajmniej zapewnienie informacji o formatach wymienianych danych. Jak system głosowy sprawdzi się w magazynie, gdzie w lokalizacjach często zmieniają się towary, gabaryty i tym podobne? Czyli rozumiem, że chodzi tutaj o pytanie takie, że nie zawsze ten sam asortyment znajduje się w danej lokalizacji. O ile w tej lokalizacji powinien być jeden asortyment, to on wcale nie musi być taki sam ciągle. On może być zmieniany. Tutaj nie ma tutaj takich przeciwwskazań. Możemy też dodatkowo, jeżeli tylko oczywiście musi być zmiana, jeżeli zmieniamy towar w danej lokalizacji, to musimy zmienić oznakowanie, czyli tak zwaną cyfrę kontrolną przy tym. Często się to praktykuje za pomocą takiego elektronicznej etykiety, która jest po prostu przyczepiana do danej lokalizacji w różnych miejscach. Wtedy zmieniamy sobie po prostu i lokalizację, i towar, który znajduje się w tej lokalizacji. Ale tutaj wspominałem też, tutaj ważne to pytanie jest, czasami trudno jest zachować ten standard, że w jednej lokalizacji jest jeden asortyment towaru. W takim przypadku systemy głosowe też mają zastosowanie, wprowadzamy dodatkowo identyfikację produktową za pomocą odczytania trzech cyfr kodu towaru. Określamy to za pomocą dodatkowej jeszcze etykiety, albo odczytujemy etykietę z produktu, trzy ostatnie cyfry kodu EAN, na przykład, czy GS1, które powodują na identyfikację towaru. To powoduje nam sytuację, że radzimy sobie z pomieszaniem typów asortymentu w danej lokalizacji, ale oczywiście ma to wpływ na wydajność, bo więcej musimy spędzić czasu w tej lokalizacji. Ta wydajność się wtedy, czy parametr się wtedy obniża. W jaki sposób praca z terminalem głosowym wpływa na pracowników magazynu? Właśnie, tu też bardzo ważne pytanie. W jaki sposób wpływa system głosowy na psychikę człowieka, który cały czas, wydawałoby się, prowadzi rozmowę przez zmianę, przez 7,5 godziny. Ale tak nie jest. Dlatego, że jeżeli jest dobrze skonstruowany dialog, to ten dialog po zsumowaniu, czyli jakbyśmy chcieli cały czas rozmowę rejestrować i ją zsumować w czasie, to tak naprawdę to zajmuje około godziny do półtorej przez całą zmianę.
Więc im prostszy jest dialog, tym sprawniej pracuje człowiek, operator. I mieliśmy jeden z tych slajdów, że klienci, którzy używają systemu głosowego, są zadowoleni z tego wdrożenia. Po prostu jest też kwestia przyzwyczajenia się takiej indywidualnej percepcji otaczającego nas świata. W większości przypadków lubimy być wzrokowcami. Teraz musimy również wykorzystać słuch. To znaczy, robiliśmy kiedyś takie doświadczenie. Człowiek, który cały czas pracował na papierze i odczytywał numery z kartki, i te same numery miał później przeczytane przez operatora. On się musiał zastanowić najpierw, czy ten numer jest poprawny, bo brakowało mu tej informacji wizualnej. Ale to jest kwestia przestawienia 2-3 dni i człowiek doskonale już rozpoznaje w trakcie realizacji procesów cyfry, jak to się mówi, wchodzi mu to w krew. Wspominał Pan, że terminal może działać kilkanaście godzin. Czy jak na zmianie pracuje 8 osób, a praca jest dwuzmianowa, w sezonie nawet 3 zmiany, to czy wystarczy 8 terminali głosowych? Czy jak nauczy się terminal głosu pracownika, to terminal ten powinien być dedykowany tylko dla jednego pracownika? Tu są tak dwie rzeczy. Jedna to jest praca z bateriami. Oczywiście terminal pracuje dłużej niż bateria, ale sugerujemy zawsze po zmianie, żeby była wymiana tych baterii i odstawiane do ładowarki, tak żeby nie było jakichś nieprzyjemnych strażeń. Oczywiście system głosowy informuje, że jest niski stan baterii, z odpowiednim wyprzedzeniem można tą baterię podmienić, żeby tutaj zachować ciągłość pracy. Natomiast sugerujemy, żeby ta bateria była wymieniana na każdą zmianę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o współdzielenie. Ilość terminali powinna być taka, ile ilość pracowników na jednej zmianie. Jeżeli mamy 3 zmiany, to po prostu są te współdzielone terminale. I nie tylko terminale, ale również zestawy słuchawkowe, części elektroniczne. Ze względów tak zwanych higienicznych sugerujemy, żeby jednak te słuchawki były, te pałąki z gąbką były indywidualne i zakupione w takiej ilości, ile jest wszystkich pracowników na magazynie. Czy system IBCS Voice w jakiś sposób rozszerza funkcjonalność WMS? Czy można rozszerzyć funkcjonalność systemu WMS o dodatkowe funkcje? I tak, można. Wspominałem o tym, że system IBCS Voice może rozszerzyć logikę o systemu WMS. Co to znaczy? To znaczy, że system IBCS Voice może przejąć realizację pewnych funkcji, które z reguły realizuje system WMS. Może być to na przykład optymalizacja ścieżki zbiórki, może to być kwestia związana z obsługą uszkodzonych towarów. Może być to kwestia związana z obsługą brakującego towaru w danej lokalizacji. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że podchodzimy do lokalizacji, system wymaga poboru więcej ilości sztuk niż taka ilość, która znajduje się w danej lokalizacji. Może to nastąpić z wielu przyczyn. Generalnie system WMS powinien alokować towar w danej lokalizacji pod poszczególne zlecenie, ale z różnych przyczyn może tego nie robić. Wtedy ta funkcja może być przejęta właśnie przez rozwiązanie głosowe IBCS Voice, gdzie wysyłamy informacje do systemu WMS, proszę uzupełnić tą lokalizację, a my przechodzimy poprzez funkcję skip do następnej lokalizacji. Ta lokalizacja przechodzi nam na koniec kolejki. Jak system rozpoznaje operatora? Czy po loginie, czy też po na przykład tonie głosu? Czy kolejkę zadań operatora A może bez przelogowania dokończyć operator B? Czy wykonane wtedy zadania zostaną przypisane do właściwego operatora?
Tak, identyfikacja pracownika magazynu następuje przez zalogowanie. Zalogowanie może być na kilka sposobów. Zalogowanie może być właśnie albo poprzez wypowiedzenie odpowiedniego hasła, albo najprostszym sposobem to jest podłączenie słuchawek. Jeżeli słuchawki są przypisane, to w momencie podłączenia, sparowania słuchawek z terminalem następuje automatyczne zalogowanie, jeżeli taką opcję sobie wybierzemy. To jest najprostsze, najszybsze rozpoczęcie pracy. Po takim sparowaniu następuje załadowanie do danego terminala profilu danego pracownika. Czyli system wysyła do terminala profil użytkownika i wtedy terminal pracuje już, jakby rozmawia tym samym językiem ze swoim operatorem. I tu było pytanie jeszcze, w jaki sposób, jeżeli jest dłuższa kompletacja, czyli jest dłuższa lista pickingowa i następuje koniec zmiany, to oczywiście my możemy zakończyć taką kompletację, albo możemy na tym poziomie wyrejestrować danego pracownika i przychodzi inny pracownik, który podejmuje to samo zlecenie, ale już jakby na swoje konto. Jakby decyzja należy do nas, jak obsłużymy z punktu widzenia informatycznego ten proces. Czy będziemy chcieli, żeby było to dopisane do poprzedniego pracownika, czy chcemy, żeby ta praca była zarejestrowana już przez na inne konto. To było już ostatnie pytanie. Nie wiem, czy jeszcze Państwo mają jakieś pytania, coś się nasuwa, jakieś wątpliwości? Jeśli nie mają Państwo więcej pytań, my serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, za przybycie na dzisiejszy webinar. Jeśli nasuną się później Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny. Tak jak wspominałam na początku, zostanie do Państwa wysłany mail z linkiem do nagrania dzisiejszej prezentacji. Zwrotnie można na niego odpisać, zadając pytania. My serdecznie dziękujemy i do usłyszenia na kolejnych webinarach. Dziękuję, do widzenia.